Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy taki krótki odcinek. Staram się, żeby był krótki, dlatego włączyłem sobie czas, żeby nadzorować. Mamy takie różne silikony, żeby montować maty zagrzejnikowe. Jest to drogie, każdy wie, że teraz trzeba oszczędzać. Ja poświęciłem kilkanaście godzin, żeby szukać takie coś mniej więcej. To jest, o, tak bym musiał obrócić. Takie coś to jest to samo co to. To jest tak specjalnie napisane, żeby nie szło to znaleźć, ale idzie, to idzie zastąpić tym, jak ja to robię. Już to uzupełniałem kilka razy, już to mi zaschło, bo stało jakiś czas. Jak wiecie, kopię tam w swojej instalacji troszeczkę. Więc, jak to się mówi, staram się coś porobić i po kosztach. Jedynie coś mi ten tłoczek nie chce się ruszyć. Chyba przymarz. Tak, przymarz. Wczoraj go używałem, a dzisiaj chcę go uzupełnić. I tak. Co potrzebowaliśmy w ogóle? Mamy elektrodę rutylową. Jak to zawsze, elektroda do wszystkiego się nadaje. I tak z góry mówię, bo teraz mi się to pociaprało. Ten klej jest taki zajebisty, że gdzie go zostawisz, do tego się przyczepi. Jest klej do styropianu i do tych wszystkich innych tworzyw. No i dobra. Elektrodą wyczyściliśmy sobie. Mamy puste. Mam nadzieję, że widać, że ostrość się nie straciła. Jest puste. Mamy tłoczek. Trochę jest tutaj zadziobane, ale to nic nie szkodzi, bo to i tak zaraz będzie za chwilę używane. Mamy to. Kupiłem to jakiś czas temu, jak robiłem w domu, wymieniałem głowice termostatyczne. No i trochę sobie poleciało. No bo leżało sobie. Pamiętajcie, jak zamkniecie to później, to widzicie, jest tutaj cały ślad. Ja biorę te wiaderko, obracam do góry nogami, zostawiam na dzień, dwa i obracam z powrotem, że nawet jakby coś tutaj nie było szczelne, to ta masa tutaj wyjdzie i ona się doszczelni. Tak samo z puszkami z farbą. Jak raz otworzycie, to nie trzymajcie je normalnie, tylko do góry nogami. Nawet jak będzie jakaś nieszczelność, to ta farba wyleci, zastygnie, uszczelni się i macie farbę na 10 lat, która może być dalej korzystana. Taki mały lifehack. Dobra, i co? Przygotowałem sobie wszystko, żeby było na żywca. Staram się, żeby było jak najkrócej. Więc nie będę gadał od rzeczy. Po prostu jakiś kawałek plastiku. Trochę naszukałem się, bo ostatnio tak pira ze drzwi robiłem porządki, więc nie umiem nic znaleźć. No i co, tak prawie że. Lecimy jeszcze kawałeczek, tutaj sobie pajtniemy. I taka złota zasada. Każdy, który wie, że jak coś robił i sobie palcem wjechał nożem do palca, zawsze nożem tnie się od siebie. Prawdopodobnie każdy wie, tylko tak tylko przypominam. Tylko nie umiem sobie tutaj do tego zrobić, żeby było wężej. Mamy tutaj obcinaczki. Wszystko na spontan, na żywca, bo tak, jak to się mówi, takie małe rzeczy, drobne. A teraz, jak chce się trochę przyoszczędzić, to idzie. Dobra, mamy przyrządasa, wchodzi do środka, lecimy z tematem. Już 3 minuty gadam. O, tu już lekko przymarzło, jest już suche, ale reszta jest ok. No i ładujemy. Nie będę za bardzo zanudzać, ale to trzeba tak postukać i lecimy dalej. Tylko później to trzeba wszystko powycierać, co wyleci, bo będzie bardzo ciężko to wyczyścić. Tym bardziej, że ten klej zajebiście wiąże do plastików. Więc muszę sobie to zrobić tak. To i tak już jest zaschnięte. Dlatego muszę to uzupełnić sobie, bo mi bardzo dużo wychodzi, bo leję bezpośrednio z tego, tylko że metodą uzupełniania, a nie kupowania, to wychodzi chyba 5 razy taniej. Teraz nie wiem jak, bo ja to kupowałem jeszcze jak ceny były, nazwijmy to, normalne.
później spróbuję wrzucić, jak to się mówi, ceny, jak to wygląda teraz. Przepraszam, że się trzęsie kamera, no ale mój statyw nie ogarnia tego. Dobra, nie będę naciągał na minuty. Minuty sobie tutaj lecą, ja sobie to uzupełnię. No i dobrze, chwileczka minęła, zegarek dalej leci. Uzupełniłem. Tutaj trochę z tych ścianek pozbierałem, bo wszystko jak to się mi zapłacone. Wsadzamy z powrotem tłoczek, tylko nie wspomniałem o tym prędzej, jak będziecie sobie uzupełniać, to nie dawajcie za dużo, żeby powietrze umiało wylecieć. Dlatego postukać, uzupełnić i wio. I to będzie z serii tanio, dobrze, szybko. Tanio nie jest dobrze, szybko. Tanio nie będzie dobrze, ani czysto w tym wypadku. Ale za to będziesz miał materiały na zawsze, jak to się mówi. Będzie łatwiej ci coś porobić. Chyba za dużo dałem, bo mi teraz tłoczek nie chce wejść. No wejdzie. Do pistoletu pójdzie wcisnąć. No i warto, jak to się mówi, sobie ręce dobrze wytrzeć. I tutaj, żeby nie wyżygało boczkiem. No ale powiedzmy w 8 minut zaoszczędzone dwie dychy. Jak ktoś robi coś więcej w domu, zawsze się to opłaci. No i teraz procedura. Zawsze dobrze zamknąć wiaderko. Jeszcze później szukam, gdzie jest tutaj ta rączka. Wypuszczam powietrze, żeby było lekkie podciśnienie. I teraz to zostawimy, żeby to się zaś odstało. Dlatego ostatnio tutaj zostało na ściance, bo jak to obróciłem z powrotem, to nie wszystko spłynęło. Więc to na razie zostawiam. Ja wam dziękuję i mam zaś pistolet i walczę dalej z tematem, bo jak ktoś śledzi, to muszę zmodernizować ogrzewanie w moim garażu, żeby agregat, kogenerator ruszył, akumulatory muszę posprawdzać, więc dużo zależy od tego, żebym zrobił centralne ogrzewanie w moim, przepraszam, garażu, odbiło mi się. To nic. Wesołych świąt, albo szczęśliwego nowego roku, zależy kiedy będziecie to oglądać. Wesołych Mikołajków. Taki Mikołajek dla was. Na razie, trzymajcie się, hej.